Nisko kłaniam się Państwu po przerwie 507 964 253 507 964 253 18 minut. No mniej niż 18, zostało do 22. Tak siedzę i siedzę i myślę jakby ataka. Jak to grzecznie, delikatnie, eufemistycznie sformułować to, co zrobił pan minister Zbigniew Ziobro, bo przy okazji się wykazał absolutnym, totalnym brakiem empatii. Ale minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na przykładzie relacjonowania treści jego środowej, czyli wczorajszej konferencji, negatywnie, tak powiem, negatywnie ocenił relacjonowanie przez stację TVN orzeczeń sądów, które dotyczyły zdarzeń z użyciem przemocy związanych ze względami ideologicznymi. Powiedział tak: w mojej ocenie sposób relacjonowania przez TVN orzeczeń sądów wskazuje, iż stacja ta w sposób rażący łamie zasady bezstronnego relacjonowania wydarzeń i pokazywania ich w sposób obiektywny, tak aby potępiać zachowania, które są nasycone przemocą i stanowią zachowanie bezprawne i przestępcze. Tak naprawdę TVN, stacje grupy TVN, dały komunikat, który może być interpretowany przez innych sprawców, że jeżeli pobijecie ludzi, którzy zajmują się ochroną życia, albo tych, którzy działają w ramach organizacji chrześcijańskich, to możecie być pewni, że my się wami nie zajmiemy. A przyzwalanie, przemilczanie takich faktów jest tak naprawdę promowaniem zachowań agresywnych, które mają charakter bandycki, które eskalują, których jest coraz więcej. Zdecydowałem wobec takich zachowań stacji TVN, która to stacja nie po raz pierwszy pokazuje, że jest zaangażowana ideologicznie, zaangażowana jest we względy propagandy, a nie pokazywanie informacji, faktów i prawdy, skierować skargę do konstytucyjnego organu, który ma czuwać nad rzetelnością działania mediów, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby tę sprawę rozpatrzyła. Nie może być tak, aby przestępcy dostawali sygnał, że jeżeli dopuszczą się pobicia właściwych osób, to jedna z wiodących telewizji będzie sprawę przemilczać, nabierze wody w usta. Ziobro uściślił, że chodzi o sposób, w jaki w ostatnich dniach telewizja TVN relacjonowała orzeczenia sądu w sprawie Mariki M., która przez kilka sekund szarpała torbę z symbolem LGBT, za co otrzymała niewspółmierny do winy wyrok 3 lat więzienia, oraz w sprawie udokumentowanego filmem z kamery wewnątrz samochodu ataku na kierowcę ciężarówki ProLife przez działacza proaborcyjnego, który był prawdziwym, brutalnym atakiem, a jego sprawca uniknął sądowej kary. Dlaczego ja mówię, że pan minister jest pozbawiony totalnie empatii? No bo w ogóle no nie patrzy na to, jakie oni tam mają straszne warunki pracy w tym TVN. Na pewno państwo o tym słyszeli, bo to wszędzie było pokazywane. Były wieloletni pracownik TVN-u, operator kamery, pan Kamil Różalski. No już od ponad tam 2 lat opowiada o tym, jak wyglądała jego praca dla TVN-u, jak tam są traktowani ludzie w tym TVN-ie. Stawaliśmy się ofiarami mobbingu, współczesnego niewolnictwa, wykluczenia zawodowego, szantażu, odwetu. Byliśmy zmuszani przez pracodawcę do pracy po 16-17 godzin dziennie, w wyniku czego straciliśmy zdrowie. Powtarzam, póki mogę, bo zaraz mnie będą kneblować, jak portal Niezależna. TVN okradł z emerytur ponad 1800 osób, zaległości z tego tytułu do ZUS to ponad 450 milionów złotych. TVN kłamie w komunikatach, to jest po prostu nieprawdopodobne. Jak zablokują mnie i innych, to prawdy o patologiach TVN już się nie dowiecie. Ciągle chcą o tym ukrywać prawdę, a nie naprawiać. Orwellowska rzeczywistość stała się faktem w TVN SA. Nepotyzm, łapówki, łamanie prawa pracy, szantaż, poniżanie, łamanie RODO, inne patologie stały się chlebem powszechnym w TVN. Nieprawdopodobnym jest to, że telewizja ta ma czelność pouczać innych w aspekcie etyki, sama nie przestrzegając się podstawowych standardów i przepisów prawa. Tak na przestrzeni lat pan Kamil opisywał, Kamil Różalski opisywał to, co go tam spotkało. Teraz w rozmowie z TVP Info mówił o tym, jak wyglądało jego zwolnienie, o tym, że nie jest już pracownikiem stacji, dowiedział się z niedziałającej skrzynki służbowej. Czułem się tam jak śmieć. Jeżeli w TVN24 szef działu realizacji zwracał się do swoich podwładnych per ty pedale, a stacja ma na sztandarach sprzyjanie dobrej prasie dla LGBT, to coś tu nie pasuje, to jest hipokryzja. Nepotyzm w TVN był równie powszechny jak mobbing, układy, powiązania, zwłaszcza w bardziej lukratywnych miejscach pracy były powszechne. No i jak oni mają tam tak okropnie, no to a pan minister w ogóle na to nie zwrócił uwagi.
No, dobrze to nie mają, no, z tego tak wynika, ale trochę im zazdroszczę. Przecież tutaj nie osono. Na tyle lat, co ja tutaj się szarpię, to jeden raz mnie ta Kania poklepała po tyłku i to też tak było, że to właściwie to nawet pod mitu nie podpada. No, Sakiewicz to przez kilkadziesiąt lat głosu nie podniósł. Tak. Znaczy ja wiem, że też jest w tym dużo mojej winy, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że tam jak, nie wiem, pojechałem bez prawa jazdy, to zdarzyło się, no. A to dlatego, że zapomniałem z domu zabrać, tak? Z tym urzędem skarbowym, to nie, no były takie lata, kiedy tam jak za Tuska, tak? Za Platformy, to ten urząd robił co mógł, ale nikt tak... Nigdy tak malownicze to nie wyglądało, jak u tego Kraśki. Co do tych epitetów w pracy, no to proszę Państwa, no żadnych, absolutnie wszystko grzecznie, po imieniu, ze zdrobnieniami. Nuda, Panie, no nuda. Jak mi się raz tyle kino postawiło, nie wiem, czy Państwo pamiętają, że tam, no nie było na czas filmów, tak? Jak się odwinąłem, to tak na baczność stoją, tak, znaczy o, że palca nie pomyliłem, bo... Jedna koleżanka pomyliła palec, to trzeba było pandemię wywołać, żeby to jakoś przykryć. Nie, ale z telekinem to bardzo dobrze się współpracuje. Zresztą proszę bardzo, mogę przedstawić na dowód. Telekina, pokażcie coś. Pokażcie, co? Na wybory pan idzie? Idę oczywiście. Na kogo będzie pan głosować? A no panie, kochany, nie ma jak na kogo, tylko na PiS, kurde. Bo tym darmoziadom i temu ryżemu chyńce, kurde, w ogóle już nie wierzę nic. Bo to jest złodziej, oszust. Bo ten Tusk to kurde, co chwilę zmienia. On jak się obudzi, rano co inne, w południe co inne, wieczorem co inne, a jeszcze jak wstanie wieczorem też co innego. Oni szukają dziury w całym, żeby się dorwać do koryta. Oni jak się dostaną, te darmoziady pieruńskie, to normalnie nas sprzedadzą żywcem. Żywcem nas sprzedadzą. I tu już nie będzie Polska. Tylko będą kudne, albo Ruskie, albo Niemcy. A co pan sądzi o Jarosławie Kaczyńskim? To jest facet i Morawiecki, i Kaczyński, to jest jego brat też tak samo. On przewidział wszystko, co jest, tylko go nie słuchali. A to jest to, że on kurde był wizjonerem i widział, co jest. I teraz właśnie to tak właśnie to wygląda, jak wygląda. Ale ja jestem całym sercem za nimi. Wie pan, że to w internecie będzie opublikowane? A to nic nie szkodzi, mogą być hejty. Mnie to koło leży, wie pan co? Jak ja nie zarobię, to ja nie mam, a kto mi co za darmo do? Nawet wpis mi jak dadzą, to jeszcze mi ostatni zegarek zapieprzą. A ja się tym nie przejmuję, bo tych hejterów od Tuska i od tych, to jest od skurczybyka. Czyli nie boi się pan hejtów? Nie, niczego się nie boję, mogą mnie serdecznie w cztery litery cmuknąć. Nie, bardzo dobre było to, co daliście. Bardzo dobre, naprawdę w porządku. Tylko ja się boję, że tak no powiedzą, że... No rocznikowo słabe takie, że jakiś dziadec i tak dalej, jakby się, coś takiego, no żeby młodszy był, kogoś młodszego jakbyście dali, na pewno macie tam telekino, no jakiś taki film z młodym dajcie, dobra? Bardzo proszę. Orzeł mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Czym twa ziemia? Czym twa ziemia? Mą. Mą. On. Czyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Szczerze kocham. A w co wierzysz? Polskę wierzę. No i tak to jest z nimi, no. Sami Państwo widzą, jak się można dogadać, porozumieć. Młodego dali. Młody też w porządku jest. Młody jest w porządku, tylko taki trochę z kolei jakby, no tak od ściany do ściany. No. Ten za stary, ten za młody. Coś normalnego dajcie, takiego coś normalnego o polityce. No, coś normalnego, telekino. Z wiarygodnością opozycji jest niezła jazda. Tym razem skupimy się na kłamstwach polityków lewicy. Kojarzycie, że lewica na swoich sztandarach ma wypisaną troskę o prawa pracownicze? Jak podaje portal TVP Info, poseł Beata Maciejewska została zawieszona w prawach członka lewicy za to, że miała mobbingować pracownika swojego biura poselskiego. Nieźle, nie? Z kolei inna posłanka lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus, bardzo często mówiła o prawach zwierząt, o tym, że trzeba troszczyć się o zwierzęta. Po czym okazało się, że oddała własne psy do schroniska. A kojarzycie znane hasło lewicy, mieszkanie prawem, nie towarem? To, co jest najważniejsze, to jest to, żeby mieszkanie stało się prawem, a nie towarem.
poseł Maciej Gdula z Lewicy osiągnął większy dochód z wynajmu swoich mieszkań niż dochód ze swojej pracy. Jak widać, posłowie opozycji nie mają żadnych zahamowań przed wciskaniem ludziom kitu. Co innego mówią publicznie, co innego mówią prywatnie. Nie dajmy sobie go wcisnąć. No ja im mówię coś normalnego, oni na rolkach dają. No, nie, ja wiem, bo to są takie czasy, że ten przekaz musi być atrakcyjny. Bo... Nie, wszystko w porządku, wszystko w porządku. Tutaj pan Mirek o tym wspomniał. No rzeczywiście była taka sytuacja tam, że były prezes Wód Polskich, Przemysław Daca, zamieścił w mediach społecznościowych taki film z rocznicy parady statków z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pod filmem napisał tak: skandal w godzinę W wśród wspaniałych wodniaków statek warszawskich linii turystycznych prowokacyjnie puszczał międzynarodówkę socjalistyczną. To komuniści czekali, aż powstanie się wykrwawi. To obraza polskich bohaterów. Co na to Trzaskowski? Tak napisał na Twitterze były prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Telekino, bardzo uprzejmie proszę konkretnie o ten film. Bardzo uprzejmie proszę, pokażcie jak to wyglądało. Proszę bardzo, rocznica Powstania Warszawskiego, a statek Warszawy, miasta, międzynarodówkę socjalistyczną, pieśń międzynarodówki socjalistycznej puszczą. Wstyd. Wstyd, po prostu wstyd. Komuniści są odpowiedzialni za porażkę również Powstania Warszawskiego. Panie Mirku, szanowni państwo, jest reakcja. Oczywiście, że jest reakcja. Jakie jest stanowisko Stołecznego Ratusza w tej sprawie? Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani taką nieodpowiedzialnością. Zarząd Transportu Miejskiego, na którego zlecenie prywatna firma obsługuje warszawskie linie turystyczne, złoży skargę do tego armatora. Będą wyciągane daleko idące konsekwencje. Możliwe jest także zerwanie umowy. Tak powiedziała rzeczniczka Stołecznego Ratusza, pani Monika Bełt. Podkreśliła, że taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Godzina W w dniu 1 sierpnia to jest dla nas moment, który w Warszawie jest chyba najbardziej uroczysty w całym roku. Zakłócanie go w jakikolwiek sposób kontrowersjami, zwłaszcza jeżeli dzieje się to w obrębie firm, które działają na zlecenie miasta, jest absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym konsekwencje zostaną wyciągnięte, zaznaczyła pani Bełt i podkreśliła, że na promie nie było żadnego urzędnika czy pracownika żadnej instytucji miejskiej. To prywatna firma, która działa na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego. No, sprawa jest rozwojowa. Facet nie dostanie kompotu na stołówce, jak przyjdzie. Takie będą te daleko wyciągnięte konsekwencje. A jak już jesteśmy przy takich wydarzeniach związanych z rocznicą powstania, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński powołał Jana Edmunda Kowalskiego na stanowisko pełnomocnika do spraw obchodów przyszłorocznych 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak poinformowano na stronie resortu. Do zadań pełnomocnika do spraw obchodów będzie należało między innymi współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów związanych z obchodami, jak również organizowanie wydarzeń kulturalnych upamiętniających rocznicę. To jest istotne. Dlaczego? Dlatego, że ta decyzja wywołała wściekłość u pana prezydenta miasta stołecznego. Rafał Trzaskowski na takim spotkaniu z wyborcami w Żerardowie w towarzystwie Sławomira Nitrasa tam wykrzyczał swoją złość w tej sprawie. Wyglądało na to, że wszyscy jesteśmy na to gotowi. Prezydent Andrzej Duda też mówił, że jest to jeden z niewielu dni, kiedy jesteśmy razem, gdy się do siebie uśmiechamy. I w momencie, gdy stałem z powstańcami na cmentarzu na Woli, gdzie są mogiły ponad 100 tysięcy pomordowanych przez Niemców obywateli stolicy, gdy nie śniło mi się nawet, że ktoś mógłby robić na tym momencie politykę, to właśnie się okazało, że minister kultury, ten sam, który przez cały czas finansuje nacjonalistów Bąkiewicza, którzy obrażają pamięć powstania, postanowił wymyślić sobie rządowego pełnomocnika do kolejnych obchodów Powstania Warszawskiego, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak tam się zapluwał Trzaskowski i skończył, że żeby próbować zabrać obchody, żeby organizował je rząd, żeby próbować upolitycznić kolejną kwestię, która ma nas łączyć, absolutny skandal. Prezydentowi Trzaskowskiemu na w
Facebooku odpowiedział minister Gliński. Napisał tak. Dopiero dzisiaj mogłem się dokładnie zapoznać z niebyłymi wypowiedziami wiceprezydent i prezydenta Warszawy. Tam wiceprezydent też dorzuciła swoje. Na temat powołania przeze mnie pełnomocnika ministra kultury i dziedzictwa narodowego do spraw obchodów i tak dalej. Nieprawdą jest, że władze miasta nie były poinformowane o tym działaniu. O fakcie powołania pełnomocnika był poinformowany jeden z wiceprezydentów Warszawy, z którym Ministerstwo Kultury i związane z nami instytucje współpracują przy wielu projektach realizowanych w Warszawie dla dobra i mieszkań. No jak oni tam mają tylu tych wiceprezydentów, no to mógł nie zdążyć przekazać. Po drugie, powołanie pełnomocnika wynika wprost z obowiązków ministra kultury zawartych w przepisach prawa, w tym polskiej konstytucji, opieka nad dziedzictwem narodowym i tak dalej. Po trzecie, akt powołania pełnomocnika nic nie mówi o odebraniu jakichkolwiek, w tym zwyczajowych, kompetencji władzom Warszawy, na przykład w zakresie organizowania wydarzeń upamiętniających rocznicę powstania. Po czwarte, przeciwnie, akt ten wśród zadań pełnomocnika wymienia współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów. No właśnie o to chodzi. O to chodzi, że tutaj będzie taka wspólna realizacja, a miało być tak, że wszystko zrobi Trzaskowski razem z Owsiakiem. Po piąte, podsumowując, akt ten wbrew publicznym twierdzeniom pana prezydenta Trzaskowskiego nie był, co oczywiste, wymierzony przeciwko komukolwiek, a zwłaszcza, co zdumiewające i co wprost sugeruje pan prezydent, przeciwko warszawskim powstańcom. Po szóste, wobec tych oczywistych faktów oczekuję od pana prezydenta publicznych przeprosin powstańców warszawskich, których uwikłał pan przez swoje nieodpowiedzialne wypowiedzi w kontekst polityczny, wykorzystując do tego świętą dla Polaków, zwłaszcza weteranów powstania i ich rodzin, sprawę powstania warszawskiego. Po siódme, w jednej sprawie, którą bardzo wyraźnie zaznaczał pan w swoich wypowiedziach, muszę się z panem zgodzić. Tak, władze Warszawy mają wielkie zasługi w upamiętnianiu powstania i organizowaniu jubileuszowych obchodów. Mam oczywiście na myśli zasługi pana prezydenta Warszawy i Rzeczypospolitej Polskiej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, dzięki któremu istnieje w naszej stolicy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dlatego ponownie pytam pana publicznie, panie prezydencie, dlaczego w Warszawie nie ma wciąż ulicy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego? No, jak mówi młodzież i po makale. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu za wszystkie spotkania w tym tygodniu. Polecam się wdzięcznej pani. A nie, bo my się w weekend widzimy. Tak. Chciałem powiedzieć, że do poniedziałku, żadnego poniedziałku. No ale się polecam wdzięcznej pamięci i życzę miłego wieczoru w towarzystwie Maćka Kożuszka.